Cześć! Witajcie w kolejnej opowieści, filmie i wyprawie. Dziś Montignac. Montignac. Obecnie Montignac-Lascaux, czyli nasz punkt wypadowy do okolicznych jaskiń słynących z paleolitycznego malarstwa jaskiniowego. Montignac-Lascaux to urocze miasteczko we Francji, co nawet widać z okna naszego pokoju na poddaszu w miejskim hoteliku. Miasteczko oraz planowane przez nas prehistoryczne stanowiska znajdują się na zachodnim krańcu masywu centralnego, który w tej części jest wilgotny, raczej pusty i w swoim ogólnym wyrazie tajemniczy. Jakby żywcem wyciągnięty z najdawniejszych opowieści i legend. Ta unikalna okolica, przeniknięta obrazami pradawnego sakrum, w której, gdy dobrze się wsłuchać, to można jeszcze wychwycić ślady najstarszych obrzędów ludzkości, miejscami wręcz przenosi wędrowca jeszcze dawniej, w czasy, gdy wokół rosły podmokłe, subtropikalne, karbońskie lasy. Zaowocowały one pokładami węgla kamiennego, który był tu do niedawna wydobywany, w masywie centralnym. Samo Montignac jest miastem starym, które z całą pewnością pamięta czasy starożytnego cesarstwa rzymskiego. Później, w średniowieczu, miasteczko posiadało ważną twierdzę, która od XI do XIV wieku należała do hrabiów Périgord. Wtedy była to jedna z najważniejszych warowni Akwitanii. Zamek został zniszczony na początku XIX wieku. Do dziś zachowały się surowe pozostałości wieży oraz szczątki otaczających ją zabudowań. Całość, wznosząca się wysoko, na wzgórzu nad miastem, zachęca do spacerów. Wijąca się wąska droga za każdym zakrętem odsłania nowy widok miejski poniżej oraz urocze zakątki wokół spacerującego. Strategiczną istotność miasta w średniowieczu podkreślało istnienie tutaj brodu, umożliwiającego przeprawę przez rzekę Wezerę. Teraz oba brzegi rzeki łączy most pochodzący z XVIII wieku. Dzisiejszy Montignac sprawia wrażenie, jakby odpoczywało na spokojnej emeryturze. Odwiedzającym życzliwie oferuje możliwość spacerowania labiryntem średniowiecznych uliczek pomiędzy domami z XIV, XV i XVI wieku. Niektóre z nich mają wejścia w dolnej części ulicy, aby dalej, po kilku zakrętach wijącej się drogi, mieć również wygodne drzwi jedno lub dwa piętra wyżej. Spragnieni lub głodni możemy też przysiąść w jednej z licznych kawiarenek nad rzeką. Albo po prostu delektować się kawą lub kieliszkiem wina, przy okazji ciesząc oczy malowniczym widokiem mostu i Wezery. Na lewym brzegu Wezery odnajdziemy czynny kościół katolicki, też zabytkowy. Można wejść i podumać nad przemijającymi tysiącleciami. I nad świątyniami, które w tej okolicy istnieją od co najmniej 23 tysięcy lat. Robi to wrażenie. W tle łagodna muzyka z jakiegoś nośnika. Nietypowe. Pierwszy raz spotkaliśmy się z czymś takim. Dziś we współczesnym kościele z pięknymi witrażami, przez które delikatnie przesącza się światło. Jutro cofniemy się w czasie o ponad 20 tysięcy lat i odwiedzimy paleolityczne sanktuarium, czyli Lascaux. Niestety jest to jedynie replika oryginalnej jaskini, która była dostępna dla odwiedzających od lat 40. XX wieku, kiedy została odkryta, do roku 1963, kiedy to podjęto decyzję o jej zamknięciu, ponieważ wspaniałe, prehistoryczne malarstwo zaczęło niszczeć.
Ludzie wnieśli grzyby, bakterie, dwutlenek węgla, wilgoć. Zmieniło to warunki wewnątrz jaskini i, aby ta niesamowita przestrzeń mogła przetrwać, podjęto decyzję o jej zamknięciu. Zamiast tego zbudowano replikę. Pierwsza replika była odwiedzana do 2016 roku. Zresztą istnieje nadal, ale przyćmiewa ją obecna, otwarta dla publiczności właśnie w 2016 roku. Jest ona perfekcyjna, świetnie wykonana. Dlatego, pomimo że to replika, jednak postanowiliśmy ją jutro odwiedzić. Kolejne dni mamy zamiar poświęcić na obejrzenie, tym razem już oryginalnych jaskiniowych sanktuariów z paleolitu. Są one trochę młodsze niż Lascaux, gdyż były użytkowane gdzieś pomiędzy 18 a 16 tysięcy lat temu. Zajrzymy też do dwóch eponimicznych miejsc, które dały nazwę całym kulturom archeologicznym, czyli do Lemustier i do Le Madeleine. Gdy już jesteśmy przy religii człowieka przedhistorycznego, to przed oczami staje natychmiast jego nieuchronność czas. Wybitny dokumentalista Werner Herzog swego czasu nakręcił film Jaskinia zapomnianych snów. Jest to film o jaskini Chauvet. Otóż cechą tego filmu jest to, że pozwolono Herzogowi wejść do oryginalnej jaskini. Wywarło ono ogromne wrażenie, nie tylko na Herzogu, ale całej ekipie. Również podczas rozmów z badaczami widać było, że również na nich to po prostu piorunujące wrażenie ta jaskinia wywarła. Sama jaskinia znajduje się około 400 km mniej więcej na południowy wschód od Lascaux. Jest ona od niego starsza. I otóż w czasie pobytu w tej jaskini Herzog miał taką genialną refleksję. Otóż powiedział on w filmie, że my obecni, współczesni, jesteśmy uwięzieni w historii. A tamci ludzie? Otóż natychmiast przychodzi mi do głowy dorobek Mircea Eliade, który sam o sobie mówił, że jest historykiem religii, a tak naprawdę jest chyba nadal jednym z głównych badaczy religii kultur prymitywnych. I otóż Eliade zauważył, że człowiek pierwotny żył jakby w takich dwóch nitkach, nurtach, biegach czasu. Jedna nitka, to jak sam Eliade pisał, to trwanie świeckie, nieistotne, ale konieczne, ponieważ w nim żyjemy, oraz druga, ważna nitka, ważna rzeczywistość, to czas święty, czas pierwotny, czas mityczny, czy wieczna teraźniejszość. Trudno powiedzieć, ponieważ ten czas płynie, ten czas nigdy się nie wyczerpuje, nigdy się nie degeneruje, jest odwracalny. Więcej na temat czasu ludzi pierwotnych mówiliśmy w naszym filmie nakręconym w Sylwestra, podlinkowałam go pod spodem. No i cóż, pobyt człowieka współczesnego w takim sanktuarium jaskiniowym jak Chauvet oraz świadomość użytkowania tego i innych sanktuariów przez tysiąclecia powoduje wrażenie, przeczucie osadzenia tamtych ludzi, a może samemu dotknięcia tego mitycznego, pierwotnego czasu poza czasem, poza historią. A ja na razie metodą obrazoburczego skojarzenia wyskoczę z dnia dzisiejszego i przeniosę się do dnia jutrzejszego, ponieważ chcę Wam zaprezentować sylwetkę francuskiego antropologa, który się nazywał Yves Coppin. A dlaczego zwiąże się z dniem jutrzejszym? Ponieważ dopiero jutro kupimy album, do którego ten antropolog napisał słowo wstępne. Gdy oglądałam album i czytałam to słowo wstępne, tą przedmowę, okazało się, że badacz zmarł. Właśnie w czerwcu i właśnie mniej więcej w tym czasie, gdy spotkałam pierwszy raz jego myśl właśnie tej przedmowie do jutro kupionego albumu. Dość to piorunujący zbieg okoliczności, gdy się właśnie odwiedza jaskinie wypełnione pradziejowym, pierwotnym sakrum. Yves Coppin jest kojarzony z prominentnym australopitekiem, którego nazwano Lucy. Kości australopiteka wydatowano na ponad 3 miliony lat i okrzyknięto matką rodzaju ludzkiego. Ja tutaj, jako bałwochwalcza, wręcz wielbicielka Krety,
Natychmiast zadaję pytanie. A co ze śladami Strachylos? Kilka lat temu polski naukowiec Gerald Gierliński na Krecie podczas urlopu odkrył ślady kogoś z rodziny Homo, który spacerował sobie po plaży prawie 6 milionów lat temu. Opowieść o śladach Strachylos i perypetiach z tym wszystkim, z samym odkryciem związanych, też linkuję pod tym filmem. W każdym razie, jak już powiedziałam, jako wielbicielka Krety, tak, domagam się sprawiedliwości dla spacerowicza z Krety, z plaży w Strachylos. To tak tytułem dygresji. Powracając do głównego tematu, Yves Coppens. Był on profesorem w Collège de France, uważanym za najbardziej prestiżową instytucję badawczą we Francji, a także profesorem w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej. No i oczywiście Yves Coppens jest autorem słowa wstępnego do najbardziej oficjalnego albumu na temat Lascaux. A Lascaux i pozostałe jaskinie z malarstwem prehistorycznym w Dordogne we Francji są symbolem początków sztuki, tak jak Lucy jest symbolem początków ludzkości. A więc wszystko ślicznie się układa, jak w pudełeczku. Rodzaj ludzki, dziedzic setek milionów lat życia na Ziemi. Od około 500 milionów lat ewoluują kręgowce. Organizmy, ewoluując, noszą w sobie dwa paradoksy. Jeden to coraz większa złożoność, ale w połączeniu z coraz lepszą organizacją. Oraz drugi to coraz większa różnorodność organizmów, ale z coraz lepszą kontrolą. Cały czas cytuję, cały czas mówię o myśli Yves Coppens. Nic tym razem od siebie nie dodaję. Gdzieś po tych 500 milionach lat, w jednej chwili jak klaśnięcie dłoni, pojawia się, i tu nadal będę używać starobodnego określenia, rodzaj ludzki, nasza linia rodowa. Rodzaj ludzki wprowadził wiele nowości, między innymi analizę własnych przeżyć, odczuć i stanów psychicznych. Jest to tak ogromna wielkość poziomu świadomości. Wcześniej nic takiego nie istniało. Teraz natura ma w swojej pieczy jednostkę, osobę. Jednocześnie człowiek, mówiąc w cudzysłowie, nie zadowala się kombinacją dwóch paradoksów, jakim jest większa złożoność, ale lepsza organizacja oraz większa różnorodność, ale lepsza kontrola. Rodzaj ludzki dodaje do tego jeszcze trzeci czynnik. Większą wolność, ale w parze z odpowiedzialnością. Gdy odpowiedzialności brakuje, następuje katastrofa. Profesor Yves Coppens uważa, że człowiek jest w pełni człowiekiem od swojego pojawienia się. Od razu zatroskany śmiercią, od razu religijny. W żadnej pierwotnej kulturze śmierć nie jest końcem życia. Rodzaj ludzki, jako na razie jedyny w świecie przyrody, jest zdolny wynaleźć środowisko kulturowe w swoim przyrodniczym środowisku, znajdując się w posiadaniu ekstrawaganckich i nowatorskich atrybutów kognitywnych, intelektualnych, technicznych, estetycznych, etycznych i duchowych. Środowisko kulturowe, czyli środowisko w jakiś sposób sztuczne, no w cudzysłowie wirtualne, odrywające człowieka od świata przyrody, z którego pochodzi. Autor nieustannie używa słowa oddzielenie, oderwanie, charakteryzując człowieka. Oddzielenie, oderwanie od środowiska przyrodniczego, jako taką zauważalną cechę ludzką wyróżniającą. Profesor Coppens napisał też konkretnie, że według niego wszystkie te atrybuty pojawiły się od razu i w tym samym czasie. Tak autor czuje, tak profesor czuje, tak sądzi, chociaż no, nie może tego udowodnić. I zauważa też, że rodzaj Homo, odkąd powstał, coraz bardziej oddala się od świata zwierzęcego, z którego pochodzi, z którego powstał. Ma, można to powiedzieć, kulturową obsesję i duchową obsesję. Ludzie zachowują przy sobie, zachowują dla siebie inne osoby, inną osobę
nawet po jej materialnym zniknięciu. Istota ludzka od swych początków jest istotą godności i symboli. Najstarsze obrobione kamienie odkryto w Etiopii. Wydatowano je na ponad 3 miliony lat. Najstarsze symetrycznie obrobione kamienie odkryto też w Afryce. Wydatowano je na prawie 2 miliony lat. W tym wypadku myślimy o narzędziach, ale tą samą techniką zaczyna powstawać rzeźba. I oto mamy świt symbolu i wielki sus w kierunku oderwania się od swojego dawnego środowiska przyrodniczego. Człowiek zrobił już wielki krok, wielki sus w kierunku, otworzył drzwi, wszedł już może do środka, do swojego nowego domu, którym od tego czasu zaczyna być kultura. Oczywiście istotne jest tutaj zdefiniowanie słowa kultura, ponieważ definicji kultury jest co najmniej tyle, co ostatecznych wyjaśnień wszechświata. Już w 1952 roku zebrano ponad 100 definicji kultury. Ja definiuję kulturę klasycznie. Kultura jest tym rzeczywistym domem, w którym żyją ludzie. Tym domem odrywającym nas od środowiska zwierzęcego. Domem, który sami sobie stworzyliśmy. Domem, którego ważnymi mieszkańcami są byty symboliczne. Zachowaniem symbolicznym jest też ozdabianie ciała poprzez malowanie albo przez biżuterię. Mówiąc o malowaniu, o barwnikach, warto wspomnieć ochrę, która była używana w paleolicie powszechnie, również w sprawach religijnych, nie zawsze do malowania. Czasami były pokrywane nią na przykład zwłoki, ale oczywiście też nawet w malarstwie jaskiniowym używano ochry. I otóż najstarsze kawałki ochry znaleziono rozrzucone na podłodze aszelskiego siedliska i Sernia Lapineta we Włoszech. Wydatowane zostały na to siedlisko na 700 tysięcy lat. Rodzaj ludzki zwraca szczególną uwagę na twarz, co chociażby w swoich eksperymentach wykazywał fenomenalny prymatolog Tetsuro Matsuzawa. No i tak, najstarsze narzędzia mają ponad 3 miliony lat, ale też ze stanowiska Maka Pansgat w RPA pochodzi kamień, bardzo ciekawy kamień, czerwono-brązowy jaspis, przypominający ludzką twarz. Został on odkryty w jaskini w tym samym pokładzie, w którym były kości australopiteków. I oczywiście można sądzić, że on tam się znalazł przypadkiem. A, dodam jeszcze, że warunki są takie, że on tam nie mógł dostać się z różnymi osadami. Raczej był tam przyniesiony. I teraz, no, to jest... Czy przyniosły go owe australopiteki? Może. W każdym razie nie można czegoś takiego wykluczyć. No, niektórzy badacze uważają, że to właśnie australopiteki ze względu na kształt twarzy przyniosły go tam. Dalej mamy Venus Tantan, która jest naturalnym kształtem, ale ten naturalny kształt został przez kogoś pokryty czerwoną ochrą. Venus Tantan jest datowana na 300 do 500 tysięcy lat temu. Venus Berekhatram datowana na około 250 tysięcy lat. Tutaj już ktoś naturalny kawałek tufu podrzeźbił w kształt figurki. Niesamowita twarz z jaskini Hoszkotach. 75 tysięcy lat temu jakiś neandertalczyk stworzył taki niesamowity wizerunek, przepychając przez otwór w skale kawałek kości. Dodatkowo skała ta jest nieco podrzeźbiona, żeby bardziej wyglądała jak twarz. Ma poobtłukiwany bok oraz kość jest usztywniona w miejscu, do którego została wepchnięta, drobnymi kamieniami, aby się nie wysuwała, nie przesuwała. Gdy mówimy o zachowaniach symbolicznych człowieka, należy dodać muzykę. Gwizdki z fragmentów kości datowane są na 200 tysięcy lat i znane są ze środkowej Europy. Z Niemiec i Słowenii pochodzą piękne flety sprzed 40 tysięcy lat, a ślady rytmicznych kroków pochodzą z jaskini Tius do Dubert. Czyżby w miękkim podłożu odcisnął się taniec? No cóż, można mniemać, że festiwale rytualne, w ogóle rytuały i radość, przyjemność związana z muzyką są stare jak ludzkość. I na koniec tego krótkiego podsumowania jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam wspomnieć przy zachowywaniu osoby nawet po jej śmierci.
Otóż na stanowisku Cima de los Huesos, Warta Puerca w Hiszpanii, jest ponor. I wiele wskazuje na to, że ten ponor, szyb, był używany do grzebania zmarłych 500 do 300 tysięcy lat temu. Znaleziono w nim ponad 3000 szczątków ludzkich szkieletów, było w nim zdeponowanych w towarzystwie pięknego narzędzia z czerwonego kamienia. Teraz, tak przygotowani słowami profesora Yves'a Coppens, możemy wkroczyć do świata malarstwa jaskiniowego. Ale to już w następnym filmie. Na dzisiaj się żegnamy, dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Cześć!